Okej, nie ma co przedłużać, ruszamy na kolejną wyprawę, tym razem Knija. Długi poziom, znaczy długość jest taka, jesteśmy na weteranie. No i zobaczymy, jak to będzie. Musimy przejść to 100% sal, żeby zdobyć portrety i móc już sobie w końcu rozbudować gildię na maksymalny możliwy poziom, także... No, jest o co powalczyć. 90% sal, zbadać. Aha, jest 100% bitew, to 100% bitew było w tej drugiej wyprawie do wyboru. No i gdzie byśmy mogli najpierw sobie pójść? No ja myślę, że tędy, tu sobie przejdziemy, to tam i tak bez większej różnicy. No to chodźmy w takim razie, tutaj najpierw może. Myślę, że będzie dużo do wracania. Nie wiem, w sumie co by się bardziej opłacało. Dobra, ale pójdziemy tędy. No nie, on to musi sprawdzić. O! Okej, udało się. Nie było niczego strasznego. Początek w miarę łagodny. Czarodziejek, okultystów i tak dalej, i tak dalej. Nie wygląda to jakoś źle. Znaczy, no wiem, no może by się przydał tutaj nawet ten. Ale myślę, że te skille, które mamy, się nawet nieźle sprawdzają, przynajmniej do tej pory. Choć, wiadomo, tu jest długa wyprawa, więc stress skill by się na pewno bardzo przydał, nie? Krypton, no. Niestety. Dobra, zdejmiemy mu to. Ona niestety przeżyje teraz to właśnie niepokojąca inwokacja. Dużo stresu na dzień dobry, jakżeby inaczej. No, bardzo niekorzystny układ lochu, trzeba przyznać. Dobra, bo on nic nie zrobi, więc ty puść atak taki. O kurde, bardzo słabe obrażenia weszły. Strasznie słabe. Dobra, sobie przysunęliśmy ich chociaż. Czy ją w zasadzie. Jeszcze pudło. Badaczka jest świetna, nie? Bo i to zdejmowanie, znaczy i ma buffa, nie? I ma oczywiście zdejmowanie zarazy, i ma nabijanie zarazy. Znaczy zdejmowanie krwawienia i jakieś tam efekty po prostu, nie? Zarazy również może wyleczyć. Znaczy to świetne. Dobra, zatrujemy sobie tak awaryjnie, ale myślę, że raczej powinna paść, bo po prostu teraz puścimy sobie obszarówkę taką. No i dwa pola. Wyczyszczone, no i możemy iść dalej. No, początek dość... nieprzyjemny, bym powiedział. Wiecie co, na razie myślę, że bardziej by nam się przydało... może tą jedną łopatę po prostu wyrzucimy. Chociaż to kurde Knija. No to 300 sztuk złota po prostu puścimy sobie tutaj. Dlatego, że złoto i tak nam się później, jak już sobie jakiś slot zwolnimy, po tym czasie tam z prowiantu trochę zejdzie i tak dalej, z pochodni, no to po prostu złoto się i tak pewnie jeszcze znajdzie gdzieś. No i mamy giganta. Dobra. Więc tak. Oczywiście, że go ogłuszamy, żeby nam kurde zaraz krytyka nie sprzedał niesamowitego jakiegoś. Dobrze, że on na przykład nie zaczyna, nie? Z atakami. I tak patrząc po tym poziomie stresu, to niebawem będziemy musieli już zacząć się martwić i jakiś odpoczynek organizować sobie. Naprawdę. Jak ty mi sobie pomnowałeś w tej chwili. Dobre, dobrze ten sobie radzi nawet. Cześć razie, trzymaj się, wszystkiego najlepszego. Również życzę w nowym roku, że ulepszy jak ten. Osłabiamy, nie ogłuszamy. Strasznie dużo stresu ta badaczka biedna łapie. A nie ma chyba żadnego przedmiotu, żeby ten stres jakiś większy łapała. To jest po prostu kwestia pecha, nie? Że na nią się no właśnie skupili. No specjalnie ten jeden przedmiot zamieniłem na ten nowy, żeby właśnie nie dostawała stresu niepotrzebnego. A tutaj kurde, jak wiesz, to się jest bardzo nie sprawdza. Okej, 5 HP zeszło, więc w końcu już zginiesz. Jeszcze tobie trochę brakuje do tego niestety. My się na gigancie skupimy, no nie ma co. O, jak dobrze, że nas nie wymieszał. Jest świetne. Znaczy bardzo mocny atak to jest, bardzo niebezpieczny w sumie. Moglibyśmy go osłabić, ale wypadałoby też troszeczkę zacząć nas leczyć. Naprawdę. Tak to będzie niewesoło. Dobra, weźmiemy heal'a, żeby ta tux
psyna zeszła, to znaczy zaraza oczywiście. Nie no, po tym naprawdę obowiązkowo odpoczynek robimy. Bo źle to troszkę będzie wyglądało. Weź go osłab najpierw. I teraz zatruj. Teraz no właśnie się zastanawiam, chyba Hila byśmy puścili minimalnie. Tam tak bardzo tego i tak nie odczuję. Jeszcze okultysta by coś mógł zrobić. Ewentualnie ty sam się podleczysz. To jest jakaś myśl. Albo stres sobie zdejmiesz trochę. Może akurat w ciebie przywali. Jestem ochronny trochę. 32% więcej, zobaczymy. O, akurat w niego, widzicie? Akurat, jeszcze unik jest. Okej, no to się nie przydało, ale stres zredukowany jest. Dobrze, więc ty już giniesz. Po prostu skupimy się teraz na leczeniu i... Myślę, że moglibyśmy okultyst trochę podleczyć. Nie no, serio? O Jezu, nie, patrzę, nie. 1 HP. No, jak mogłoby w sumie tak nie być. Dobra, podleczymy się. On ma zarazę, nie zeszła z niego, więc on już nie żyje. Teraz nie żyje, bo myślę, że wtedy zginie. Dobrze. Kogo byś mógł tutaj podleczyć? Kogo by tutaj najbardziej tego potrzebował? Możemy okultysty za 40, to jest piękne uczucie. O jeny, to uczucie, kiedy... Okultysta naprawdę świetnie wykonuje swoje zadanie. Oj, nie. Szkoda, że tak rzadko się to starza. No nic. Nie no, pochodnie tutaj tyle potrzebuję. Cześć Ugo, witam serdecznie. Witaj, witaj. Wiecie co, za łopaty to wezmę. Ja wiem, że to sknieje i to długa wyprawa, mogę tego żałować, ale kurde, niech to tak będzie. Tutaj wyrzucimy może... serum? Tutaj potrzebuję do jedzenia. Także serum wyrzućmy. No i liczę, że będzie okej. Okay. Jak coś, to jest badaczka zarazy przecież, nie? No i odpoczynek zrobimy sobie. Dobra. Więc tak, proszę tutaj od razu czuwanie odpalić. Ktoś nie zapał chorobę? Nie, no nie ma szans. To zauważył. Więc przechodzimy do obniżania stresu. No buffa sobie chyba nie weźmiemy, ten stres by cholera trzeba było ogarnąć jakoś. Jest dobra, że nie stresu. Nie, 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 to tego bym nie chciał robić. To raczej odpada. Znaczy malutko, dobra, damy na ciebie. Żeby nie było. Będziemy szczepionka, uodpornimy tę ziemię przeciw złu. Dobrze. Według mnie za szybko, a według mnie chyba nie. Przydać taki odpoczynek. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo tego stresu. I w kolejnej walce już byłoby ryzyko, że faktycznie... Znaczy, generalnie bardzo mało przeszliśmy, to fakt, ale już dużo widzieliśmy, dużo powalczyliśmy nawet. I głównie zrobimy to po to, że no ona miała strasznie dużo tego stresu, nie? Dobra, bierzemy wszystko, elegancko się postakuje. Nawet w przyszłości. Idziemy dalej. Cześć Aleksy, witam serdecznie. No można byłoby zaryzykować. Pytanie tylko, czy to by się opłaciło, nie? O, widzisz, już bym miał 15 stresu więcej. Jeszcze zarazy mamy. Idealnie. Akurat nie możemy tego zdjąć. Bo wyrzuciłem antidotum. Za każdym razem tak jest. Jeszcze zwiat. I jest Secret Room! Fantastycznie. No na razie do mnie wejdę, bo... Nie miałbym czego wyrzucić. Tak będziemy wracać, to będę miał znacznie mniej rzeczy, więc po prostu wtedy sobie tutaj zajrzymy. Świetna rzecz. Cześć psychodela. Witam również. Ja tam często na drugim robię po dwóch, trzech salach na wzmocnienie i zrobienie miejsca. No, to jest... No, nie najgorszy wybór, myślę. No nie, no serio, wpadasz w pułapkę w taki sposób i znowu... I znowu cholera! Stres! Praktycznie na takim samym poziomie. No to super, nie? Dużo mi to dało, naprawdę. Bardzo dużo mi to dało. No. Ostatnio ryzyko się opłaciło, teraz jak widać, nie. O Jezu! Ale... Mamy przerąbane. Musisz zatruwać.
jeszcze więcej stresu. No, nie wierzę w to. Wyczuwam rip. Mam nadzieję, że nie. Z drugiej strony spoko, bo szybko wyczerpiemy sobie już tych gigantów, nie? W lochu. Najgorszy na początek. Póki jeszcze tam w miarę jako tako wyglądamy. Tylko, że będziemy osłabieni przez długi czas chodzić po tym lochu. Oczywiście można byłoby potem sobie odpoczynek znowu zrobić, no ale no nie wiem. Teraz to byłoby faktycznie chyba za szybko już. No zobaczymy, jak to będzie wyglądali po prostu. No, też nie cierpię tej postaci. Dobra, ono już nie żyje na całe szczęście. To jeszcze zaraz. Bo odporność na chorobę, tak? Tak, dobrze widziałem. Okej. Nie wyj tak. Za 4, no serio! O nie, dobrze! Okej. Myślę, że 6 HP mu zostało. Widzicie, 1 HP i tę sprawę. Nie byłoby to przyjemne. Naprawdę nie byłoby fajne. Aha. Tak się kończy brak osłabienia. No nie wesoło. Weź ty sobie ochronę, daj ich stres, zredukuj trochę, panie. Nie może to tak wyglądać. Za 0. Nice, 9-1. Najlepszy hit. Dramat. Utrujemy go. I będzie zaraz hit. Ho! No i mamy wrota śmierci. Można było oczywiście wtedy go spróbować uderzyć, nie? Weź tego podlecz, żeby nie było. Kurde, no ten okultysta niech tego heala w końcu da. Za 8 HP. Możemy go zatruć oczywiście. Ale to ma sens, bo będziemy za 10 HP obrażenia po prostu. Ale błędy tutaj porobimy w tej grze, wiem, jestem tego świadom. Za 10 HP będzie miał. I no, tak naprawdę każdym innym go dobijemy, nie? Wow. Myślę, że po prostu poleczymy. Ale co z tego, żebym go wyleczył sam sobą za 8, a nie stres, jak on mi przywalił takiego krytyka, że to by tak nie miało znaczenia żadnego. A to, że stres sobie zredukowałem, no to po pierwsze fajne na dalszą część lochu. A przy okazji też no trochę sobie tej ochrony daliśmy, nie? I przez to ten stres mimo wszystko jakoś taki mniejszy trochę wszedł. Teraz myślę, że albo jeszcze razem ten stres zrobił, albo bym go dobił po prostu. Albo po prostu no tego heala damy za 8. No nie wiem, to jest ryzykowne. Dobra, za 16 weszło, to nawet się opłaciło, bo jeszcze ten stres poszedł. Ale teraz już nie przedłużamy, tylko go zabijamy, nie? Nie ma sensu. Dobrze, dobrze, że to akurat ten krytyk wszedł, nie? Bo bez tego to byłoby niewesoło. Dobra, ustawimy sobie tutaj tak jeszcze. No niestety resztę musimy zostawić w tym miejscu i w tym momencie. Otwarta skrzynia. Slotów na razie nie ma, zostawimy to. Idźmy dalej. Tak, tylko pytanie, czy heal za 8 miałby znaczenie, skoro i tak bym oberwał następnym. A chodzić bez zaleczenia stresu, no też bym nie chciał, to też nie byłby dobry pomysł. No, dobra, jak my tutaj to wyglądamy z tym... Nie wiem, czy bandaży bym nie chciał zamienić, bo... No możemy, to będzie ryzykowne, ale myślę, że już... Jakoś specjalnie one użyteczne być nie powinny, przynajmniej mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że większość przeciwników, którzy już tam to ogarniali, to już będzie po tym. Rozpalmy sobie. Idziemy na dół.
cholera. No i znowu. Co w tej sali? W tej sali to my musimy zrobić odpoczynek, nie? Nie ma szans. Trzeba ten odpoczynek zrobić. No będzie, no nic, dużo. A spark without kindling is a goal without hope. Minier stresu 20, no w sumie go trochę ma, miałby jeszcze 4 walki celności i krytyki, ale myślę, że bardziej ten stres by nas irytował tutaj. No dobra. Skip. W sumie moglibyśmy teraz zdobyć ten obiekt, bo tutaj nie będziemy taką samą drogą wracać, nie? A nie, dobra, przepraszam. Co ja robię? Ale gula to chyba ogarniemy. Robaczki rozwalimy. Dobrze, zaskoczeni są, to sobie nie wejdzie. 48 HP. Pytanie, zależy od tego bardzo, jakby tutaj ten atak wszedł. No jeden padł. Idealnie. 11 HP, kurde. Dobra. No i będzie stresik. I znowu na biedną badaczkę. Co z nią jest nie tak? Czy ona ma, kurde, że w kni naprawdę dostaje dużo? A nie, cel kontra... Aha, od potworu, no dobra. No więc plugawy przecież. To jest bestia. To jest bestia. Ktoś ma tak na dwa miejsca po prostu, żeby tego robaka rozwalić. I konsekwentnie zatruwaj. No i weź. No i znowu skowyt. Też mi się nie podoba to wszystko, ile ty tego stresu łapiesz. Naprawdę źle to wygląda. Cześć Doli, witam serdecznie. Jak już... Na ostatnim lochu, koniec streama można powiedzieć, choć na jeszcze ten loch trochę potrwa. Mam nadzieję, że kurde znajdziemy zaraz obiekt na prowiant, bo tak radziliście, żeby go mniej zabrać. Czekajcie moment. A, okej, okej. Dobra. Weź to złoto. No. Wszystkiego nie damy rady. Nic się z tym strasznego nie stanie. Nie, no nie wytrzymałem po prostu z tą ilością stresu na tobie. Chcemy się bać, że badaczka nam polegnie. A to byłaby tragedia, bo to jest nasza, no... jedna z najważniejszych postaci aktualnie. No nic, chcemy czy nie? Musimy tędy iść. O nie! O nie! Najgorsi przeciwnicy! Co ja teraz zrobię? O nie! Ale nie wiem, szczęście! Tak, udało się! Super! Super! Jeny, ale to była trudna walka. Dobra, złoto zostawimy, nie mam za co tego brać. Na razie nie sprawdzimy. Ja sobie żartuję przecież. 2, 3, 4.
No, no nie, no nie sprawdzimy. Dobra, ale w końcu mamy trochę takich pomieszczeń, gdzie jest spokojnie, nie? Znaczy tych sal, gdzie nie ma żadnej walki, no i to jest fajne. I to jest ważne, żeby też takie mieć, no bo kurde... Hardkorowo było do tej pory. Tą salę sobie zostawimy, bo nic nie wyniesiemy. Tak naprawdę no, nam za dużo nie da, tam sobie przejdziemy wtedy. Tam będziemy musieli więcej zrobić, no trudno, no ale... Zostawimy tą sobie. No, no jest różnica, nie mówię, że nie. Ale mała i tak. Problem tego, że to są banalni przeciwnicy. Czy ja powiedziałem, że to nie ma różnicy? O, kolejne puste. Jeszcze, że teraz będzie walka jakaś w korytarzu. No właśnie. O, zaskoczone ektoplazmy. Co to może się takiego stać? No, co tu się może podziać? To jest NG plus, po prostu. Dobra. Okej, tutaj nie będziemy. W serum. Oj, trzeba było rozpalić. Oj, trzeba było rozpalić. Dobra. Myślę, że tak. Co ja bym chciał zrobić? Albo tego ogłuszymy, znaczy ogłuszymy, osobimy sobie. Albo tych pociśniemy. Myślę, że go osłabimy. Dlaczego? Bo jak tamtych zaatakuje, to ich nie zabije tym atakiem. Ani nawet jak ich zatrujemy, to ich nie zabije. A ogłuszyć warto, bo to będzie przed jego atakiem od razu efekt, nie? Odczuwalny. Słabo sieknąłeś. Strzał z bliska. Bez większej różnicy. Dla nich to jest. Gorzej jak mi wypchnął go na trzecie miejsce. To byłby problem, naprawdę. No właśnie, to jest to. Bardzo słabo. 13 HP, 10. Dobra, skupujemy. Nie padnie. Będzie jeszcze atak. Wow, krytyk. Jeszcze więcej stresu. Jeszcze więcej stresu. Dobra, weź tego dobij już. Weźmy tak, piękny krytyk, w końcu tego można oczekiwać po kurtyście. No i tutaj nie ma sensu nic robić więcej, nie? No bo... Znaczy jedynie możemy podleczyć sobie albo siebie, siebie poleczymy, bo to będzie 2 HP do przodu, a nie jeden. No liczę jeszcze, że badaczka będzie, proszę, żeby zredukować tutaj trochę ten poziom. Weź ten stres sobie może też zdejmij. No i badaczką oczywiście krwawienie i kończymy walkę chyba. No, widzę, że z krytykami to okultysta zaczął szaleć tutaj. Naprawdę. Kolejna strona. Dziennik Oprycha Dariusa 3 z 6, dzień 6. Po opuszczeniu osady zaczął w nas narastać przedziwny lęk. Odczuwaliśmy go wszyscy, lecz zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się nim nie przejmować. Sen nie przechodził łatwo, dopóki Raven, jeden z moich towarzyszy, nie podał mi gorzkiej mikstury. Najbardziej pobożny spośród nas, Therion, modlił się spokojnie o nasze bezpieczeństwo. To przesadne, przesądne, ale zakładam, że wynikało z dobrych intencji. Może mnie już sen. No cóż, wiemy, że były kolejne części tego. Tak myślę, co bym chciał tutaj wyrzucić teraz, bo... Portret by się przydał, nie ukrywam. Łopata... Dobra, wiesz co, chyba ten ten jeden niestety sobie tutaj zostanie.
po prostu. Tak sądzę. Nie. Ha, dobra. Aż byłoby tego złota znacznie więcej, ale trudno. Cześć Doli, trzymaj się. No, wypadałoby ostresować tą badaczkę chociażby. Byłoby super. Gdyby się coś tam udało. Nie, czat. Dobra, weźmy sobie tą pochodnię, rozpalmy, żeby nie było. Czy pójdziemy w sumie tą samą drogą, co teraz szliśmy? Bo tutaj by nas dwie walki czekały, no myślę, że nie miałoby to za bardzo sensu, żeby tam iść. Chyba Secret Room od razu zahaczymy. To klucz będzie, zaraz klucz pójdzie. Pochodnia powiedzmy. No i coś tu się wymyśla, bo szmaragdy wyrzuca, bo Onyx. Albo on. Łopatek. Zwariuje. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Ale od razu haczymy sobie o to myślę. Bo tam potem nie będzie się opłacało wracać, to będzie jeszcze tam ryzyko. Bez sensu by to było zupełnie. Dobra. Tak naprawdę mamy. No mało już do zrobienia. Ale cały czas. Nie znaczy to, że się uda. Jezu, rozbrój to proszę. No nie wierzę w to! Czy ty nic nie potrafisz rozbroić? Ja wiem, że to jest ryzyko. Zbędne. Chociaż nie wiem, bo to z drugiej strony jest opcja na zdjęcie stresu, no ale... Kurde, jak ktoś ma 70% szansy na rozbrojenie pułapki, mu to się prawie nigdy nie udaje. No to jest coś niechalne. Taki pech. Ej, dobrze, że nie zrobili z Secret Roomem na przykład, że jak go zauważycie, to po jakimś czasie on może zniknąć, nie? Tak jak na przykład się przeciwnik pojawił, to tak to by znikało po jakimś czasie. To byłoby słabe. Zaraz wola będzie sprawdzana. No i będzie. O, szmaragdy, czyli w razie co Onyx wyrzucam. Spoko. Od razu się okazało, co tutaj lepiej wywalić. Będzie cnota, no oby. Bardzo by się to przydało. No dobra, otwieram. Boogeyman. Oho! O, złoto jako dodatek tylko. Dobra, Onyx wyrzucę. No, po prostu. Za duży strach trochę z tą łopatą by było, wiecie? Jakbym pozbył się wszystkich łopat. Oby nie było mądre. Już takie teraz łażenie jest. 94. Cały czas. Ile może maksymalnie w korytarzu złapać stresu? Ktoś z was się orientuje? Tak. Najwięcej. Teraz badaczkę dostanie na ten. No, mam nadzieję na to, trzymam kciuki. Ale... Średnio w to wierzę, szczerze. Ale obym się mylił. Wiecie co? To jest pułapka. Jak teraz się nie uda, to będzie naprawdę kpina, nie? Jest w końcu! Wow! 86, no to już jakoś w miarę pozytywnie zaczyna wyglądać. 88. W miarę pozytywnie, nie? Dobra, pusta sala. I walka, no nie! No nie. Czyli gdzieś ta walka nas nie ominie, ale mimo to warto było tamtą salę pominąć, no bo tam zawsze, tam była jeszcze jedna walka jakby przed tą salą, po prostu, nie? Worek jest pusty, no dobra. Spoko, nie musimy tego sprawdzać. O, będzie kolejna pułapka, czyli kolejny test tak naprawdę naszej badaczki. Zobaczmy, czy teraz przejdzie go pozytywnie. Spoko, 82, no to prawie tyle samo, co było po tej pierwszej, nie? Okej, będzie darmowa pochodnia. Spalimy sobie od razu. O, i woda święcona jest. Podajmy sobie tak na siebie, żeby kurde nic nie złapać podczas tej walki jeszcze. No, bo i tak nie miałbym slotów już żadnych, żeby ją tam schować. Tej łopaty jak widać, no. O Jezu, nie rozpaliłem. Nie musiałem brać w ogóle. Oj, cztery pciaki. Szalone zębacze. One mają dość duże uniki, więc może nie być najlepiej tutaj, ale liczę na to, że. Oj, patrzcie, nie wszystko
Odporność na krwawienie na nic się zdała, nie? Z tej wody święconej, bo i tak nas, kurde, to złapało. A stresu mamy coraz więcej. Dobra, tutaj raczej no najlepiej będzie po prostu puścić atak obszarowy. Jakoś tak strasznie nie potrzebuje heala ta nasza kapłanka, więc myślę, że bez tego ona sobie jeszcze w miarę poradzi. No chyba, że teraz... Okej, jednak uniknę. Spoko. Co? Może po prostu skrócimy... Ojej, no. Życie jednemu z nich, tak, jasne. Okej, trafieni. I zarażeni. Bestie wylbiają badaczkę, no. Wiedzą, która postać najlepsza jest i którą eliminować w pierwszej kolejności, nie? Ale po tej wyprawie... Ciężko będzie wyjść na plus. Znaczy, po tym Secret Roomie spoko, ale to dużo pójdzie na leczenie stresu na pewno, nie? Bardzo dużo. A tu dwa razy pewnie będziemy musieli aż odpocząć sobie. Wzięły się na nią jak nigdy dotąd. No właśnie, że myślałem, że ona ma, wiecie, jakiś nawyk typu strach przed knieją czy coś, a ona nie ma tego, strach przed potworami po prostu, przed bestią, nie? Czy przed nimi na przykład chociażby, ale tu akurat aż tak strasznie się tego nie odczuwa. Dobra, jeden HP temu zostanie, ten ma 7. Puścimy sobie taki atak, dwóch zabiliśmy, niestety oni się przez to teraz przesuną, więc badaczce troszkę popsuliśmy zabawę. Mamy 8, to jest tyle, Jezus Maria, zdejmiemy to krwawienie, bo to będzie źle wyglądało naprawdę. Teraz dobijemy sobie tego, żeby 1 HP było po prostu na tym pierwszym przeciwniku. No i on chyba będzie o tak, teraz będzie pościg. Proszę, bez krwawienia, błagam wręcz. O, super, dziękuję za wysłuchanie mojego błagania. 40 krytyk po raz drugi w tym lochu. Takie coś widzimy, niesamowite. Naprawdę niesamowite. Miałem, że takie coś zrobił. O, to się nie przyda już na tą walkę konkretnie. Ale bardzo chciałbym jeszcze troszkę podleczyć. Znaczy tam plugawe, nie? Są stwory w kniei często. No i będzie pościg. Dobra, i teraz tak. O, bez krwawienia, fantastycznie. Za 3? I krwawienie? Nie, ma niesamowitą odporność. Ten stres trochę by wypadało zdjąć, nie? Myślę, że to teraz już go zabijemy. O nie. To, może jednak nie? Nie, no weź go, kurde, traf. Biedny piesek, no. Dobra, i teraz tak. Nie wygląda to źle. Zaryzykuję. Zamiast światła weźmiemy sobie już teraz to złoto. No bo widzicie, tyle razy odrzucałem to złoto, odrzucałem. Ale w końcu myślę, że warto byłoby to złoto sobie zdobyć. No jak zwykle godzina 21 koniec. Tak, o 21 kończymy, dokładnie 21.24. No i mamy giganta jeszcze jednego. Jak pech, to pech. Nie wierzę w to. Odporność na choroby jeszcze weszła, no to jakiś plus chociaż jest. 120 HP prawie ma. Masakra. No gule, ale guli jest tak dużo jak gigantów w sumie, nie? Szkielet z pałką, no to jeszcze. A ektoplazma z ciekawości, to co zliczona w ogóle tutaj? No nie. No nie. Ej, źle to wygląda. Dobra. Żeby tego krwawienia nie było, bo to tak, wiecie, bez... takie pozory, że co to tam pies zrobi krwawienie, nie? A to wcale nie jest takie... O Jezu, niedobrze. Nie jest osobna jeszcze ani razu. Gdy palce badaczka będzie miała cnotę i pokaże gigantowi, gdzie jego miejsce. No! Pewnie! Czemuśmy ta lanca? Aha, o Jezu, on nie jest... O nie, nie, co ja zrobiłem? Dobra. 19. Fajnie, dzięki za przesunięcie mojego Demonidiasa. Nie no, weź się podlecz. Lipa byłoby. Osłabienie swoją drogą, no ale nie może tak być, nie? Że będę aż tak ryzykować. Wrota śmierci, tam kurde nawet zabicie od razu. Zarodniki, trucizny jeszcze. No spoko. 21 HP. Okej, krwawienie zeszło. No i co mówisz, że nie potrafisz zatrzymać tego krwawienia, tego upływu krwi, jak udało się w końcu? Dobra, i jeszcze jedna próba. No nie wierzę w tak mam odporność. No 60%, no to na tyle prób.
Trzy próby, nie razy nie weszło. Dobra. On już nie żyje. Więc możemy zająć się leczeniem po prostu. Liczę na okultystę jeszcze. Że da fajnego krytyka. No, 20. Nie jest źle. To jest bardzo przyzwoite leczenie. Podliczymy sobie go. I siebie. I zredukujmy ten stres. Ektoplazmat to nadrealne stworzenie. No, najbardziej sensowne, nie? W sumie. Jakieś dziwne takie grać, może nie było. Wiesz co, Piechta można będzie, nie? Pograć jakoś. Tylko że po tym lochu już kończymy, tak w zasadzie. Darkesta. A trzeba będzie w najbliższym czasie pograć tego nie była w końcu. Dzień Koprycha Dariusa 2 na 6, a w tym mieliśmy chyba trzeci, nie? Dzień czwarty, a tam był dzień szósty opisany. Droga do tej przeklętej osady była trudna do znalezienia i nieprzyjemna w podróży. Przysięgam, nigdy nie widziałem miejsca tak zaniedbanego jak to, które ukazało mi wówczas swe zrujnowane oblicze. Niektóre budynki już się waliły, a zabrętni mieszkańcy błąkali się między nimi bez celu. Skierowałem swe kroki prosto do oberży. Zebrali się tam ludzie, którzy szukali tego samego co ja. Dołączyłem do ich ekspedycji. Jutro ruszamy o świcie. I to jest dziennik, który kojarzę dość dobrze nawet, bo już czytaliśmy taki. Ale zobaczcie. Rezygnowałem z prowiantu, a nie okazało się to wcale jakieś takie mądre. Nie, no to są jakieś żarty. Ej, muszę uciekać stąd. Czy to jest czwarty gigant? Cześć, Kedajte, witam serdecznie. O, super! No w końcu weszło sobie, nie? Nikt nie powie, że wyprawa była prosta w takim wypadku. Naprawdę. O, cnota. No. No nie, 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 nie. Ale fuks. Dziękuję bardzo. Ten jęk. O jeny, ale kolejny wrak. Cicho! Nie. Dobrze, ustał na nogach. Nie przesunął się tyłu. 13. Słabe to obrażenia jak cholera. On nie ma żadnej ochrony tak w zasadzie. To powinny znacznie większe wchodzić te hity, myślę. Na tym poziomie. Chociaż no, sobie bez przesady też z drugiej strony, nie? Nie jestem na szóstych levelach, czy coś. Ej! Jak to nie wyjdziemy z tego cału? Co wy tutaj gadacie za głupoty? Dobra, tu nic nie ma. 34, 27... Dawaj, chwilę na ciebie. Myślę, że tego bardzo potrzebujesz teraz. Oznaczenie, super, naprawdę. Weź go podlecz. GIF idealnie zgrany z muzyką. Czas działać. Kurde, bardzo dużo tego mamy już. Weź się podlecz. Odporność, świetnie. Oj. To są tylko zarodniki. Jeszcze odporność, świetnie. Oj, mógł lepiej spożytkować swoją turę. Okej, okay, tu już jest tyle. Nie no, weź go dobij, błagam. Dziękuję. Dziękuję. Patrzcie, kolejna strona dziennika. Najczarniejszy z lasów. 3 na 5. Atak był przyzwyczajający, lecz po śmierci Caterberta i Bolain zaczął kierować mną gniew.
Skoczyłem do przodu, a ostrze mego topora utknęło między licznymi ślepiami potwora. Szkarłatny niechor trysnął na twarz, a moja dusza zadygotała, gdy to diabelstwo zaryczało. Dalej pamiętam już tylko, jak szybko ogarnął mnie mrok. Ale to nie koniec. Dobra, no i mamy kolejne szmaragdy, w sumie... No jak to, nic nie mogę, no a szmaragdy mi się nie chciały zestakować, no halo. Jeny, co ja mogę tutaj teraz wyrzucić, słuchajcie? Łopata nie, bo czuję, że łopata chamsko na końcu jeszcze będzie. Wyrzucę te... Nie możemy nic tutaj usunąć sobie. Dobra, niech tak będzie. Wow, 1000. Pytanie, dlaczego akurat teraz, no? Kurde. Musiałbym w łopatę wyrzucić. Ale wy wiecie, że ja tego nie zrobię, no. Ej, ale zbieranie tych notatek ma jakikolwiek sens? Czy po prostu najpierw to przeczytać i wyrzucić? Cześć, Jokonder. Ojej, nie, zostawiamy to. To jest rzadki item. Nie ma sensu. Chyba, że za herby, ale ich też potrzebuję. Nie, tak bardzo ryzykować pod koniec wyprawy, aż nie chcę. To byłaby głupota, jakbym wywalił teraz łopatę. Najgorsze jest to, że pochodnia, nie? Patrzcie, mamy w końcu. Jak wyrzuciłem. Przez cały długi loch nie było tego ani razu, ale kiedy się pojawiło? Wtedy, kiedy pojawił się realny problem. Znaczy, wtedy, kiedy już to wyrzuciłem, nie? I nie było żadnego problemu z tym. Dobra. Ziemi na dwa. Jest! Mamy to. Słuchajcie, mamy to. Idziemy stąd. Jeszcze łopata była, ale trudno. Every cleared path and charted route reduces the isolation of our troubled estate. Takie podsumowanie to ja lubię. Źle to nie wygląda, nie? Dobra, to już skipnę. Całkiem ładnie. Zobaczmy nawyki. No tu będzie pewnie tragedia. Klaustrofobia. Refleks, o! Plus 2 do szybkości, 30% do obrażeń stresu. Depresję leczymy od razu. Szabrownik zatoki. Natknione religijne wizji i przewidzenia. Sokoli wzrok, dobra. Trzeba będzie ogarnąć. No to w sumie dwa razy muszą odpocząć. 25 tysięcy prawie mamy. Darmowe ulepszenie, pancerz razy 1. No to super! No to... rewelacja w sumie. Musimy to zrobić na kimś, kto jest na najwyższym poziomie, nie? Sortuj według poziomu. Nanaki... w sumie dość przydatna. Tutaj byśmy sobie to dali. Ale to za chwilę. Najpierw tak, lazaret. I chętnie wyleczę te nawyki, później jeszcze chorobę i tak dalej. Ktoś tu jeszcze ma chorobę? Nie. Tylko ten, ale on odpoczywa sobie teraz. Więc dobra, chodźmy do kowala. Faktycznie myślę, że Nanaki otrzyma to darmowe ulepszenie na maksa. Szkoda, że tylko jedno. Ale zawsze nie. Dużo, dużo, bardzo dużo w kieszeni w zasadzie mamy teraz. No i co? Można zdjąć te błyskotki. Tak to się prezentuje. Zresztą je się posprzedaje, rzecz jasna, ale to już nie teraz, słuchajcie. Szczoberża. Tutaj moglibyśmy wysłać siebie. Nie wiem, czy tego stresu kontra bestia bym się zaleczy. To jest, kurczę, na dłuższą metę dość irytujące.
Nie, tego teraz nie ulepszymy. Czyli po prostu ciebie zostawię. Znaczy, zdejmiemy tobie ten nawyk w następnej turze, nie? Jakby. Do szynku musi iść i tyle. Innym stresu nie zbijemy, wygląda to całkiem nieźle. Zobaczmy jeszcze tylko taki szybki. Szybki rzut okiem na to, jak wyglądają teraz nasze kolejne możliwości. 15 tysięcy nagrody, nie? Za czempiona oczywiście, na piątym poziomie to jest długa wyprawa. O, to nie ma co się dziwić, że nagroda jest taka naprawdę rewelacyjna. No, ale powoli to zaczyna, znaczy powoli, no, wygląda już całkiem nieźle, myślę. Mamy tydzień 43 z 91 tak, tygodni do wykorzystania, także nie jest źle. Cmentarz, przypomnę, wygląda w ten sposób. Więc nie ma tragedii. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że będziemy teraz kończyć dzisiejszą wyprawę, ten materiał też, tą oczywiście naszego dzisiejszego streama po prostu. Także dzięki serdeczne wszystkim za oglądanie dzisiaj na streamie, tego też na YouTubie, jak ktoś został do końca. Słuchajcie, życzę wam wszystkiego najlepszego w najbliższym roku 2017, mam nadzieję, że będzie lepszy niż ten 16, że będzie jeszcze lepszy przede wszystkim. No i cóż, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za dzisiaj. I do następnego razu, do środy, czyli do 4 stycznia, do godziny 19. Jeśli coś się zmieni, będę informować na Facebooku. Trzymajcie się i dzięki za dzisiaj, a jeśli coś jeszcze was interesuje, ktoś chce jeszcze jakieś streamy poglądać, to za chwilkę podrzucę jakiś link na czacie. Także trzymajcie się i cześć!